Do Wronek przyjechała dziś rewelacja wiosny, jedenastka Ruchu Chorzów. Nie ma drużyny w naszej lidze, która w tej rundzie zdobyłaby więcej punktów czy też bramek. Jesienią niebiescy właściwie nie opuszczali strefy spadkowej. Szukając wyjścia z impasu, prezes klubu Krystian Rogala w połowie października zatrudnił początkowo w roli asystenta Rudnowa Bogusława Pietrzaka. Łódzki szkoleniowiec przejął zespół po ostatnim jesiennym meczu. 14 w tabeli Ruch miał wtedy 3 punkty przewagi nad ostatnim Orlenem i w niedalekiej perspektywie drugoligowe boiska. Po okresie przygotowawczym chorzowianie przeszli metamorfozę. Niemal bezbłędny w bramce jest Jakub Wierzchowski. Wiosną dodatkowo specjalista od jedenastek. W tej rundzie obronił 2 z 3, Filipczaka i Brasilii. Przy strzale Bąka skapitulował po dobitce. W drugiej linii rządzą Surma, Paluch i Woś. Przy nich rozwija swój talent dziś nieobecny z powodu anginy reprezentant jednej z naszych drużyn młodzieżowych Rafał Grzelak. W ataku do wysokiej formy powrócił Bizacki, wiosną mistrz ostatniego podania. Największym odkryciem jest jednak 22-letni Damian Gorawski. Wychowanek klubu wyrasta na najlepszego snajpera w Chorzowie. Drużyna Pietrzaka już na 8 miejscu ze stratą 2 oczek do 5 Zagłębia. A Mika, sąsiad z tabeli, od kilku dni z trenerem Pawłem Jarasem. Początek dla silnego wiosną Ruchu Chorzów. Kwieciński do Surmy, Surma z prawej nogi i dobra interwencja Strużyńskiego. Jeszcze Bizacki, jeszcze jedna dobitka i tym razem Marek Bajor ratuje sytuację. Zobaczmy jeszcze raz, Strużyński paruje piłkę i również dobitkę Krzysztofa Bizackiego. To była 11 minuta. 6 minut później znów niebiescy, tuż obok bramki Jan Woś. 120 sekund. Później kolejna akcja. Chorzowianie reklamują zagranie ręką Bosackiego. Arbiter Tomasz Mikulski nie przerywa gry i natychmiastowa kontra. Dobre podanie do Dawidowskiego. Wychodzi z bramki Wierzchowski. Masternak, pusta bramka i obrońca Ruchu wybija piłkę z linii bramkowej. Dwudziesta pierwsza minuta. Masternak do Gorawskiego, indywidualny błąd napastnika, natychmiastowe podanie do Króla, Król wpada w pole karne, zagrywa do środka, tam jest Dawidowski, Dawidowski i bramka! 1-0 dla grającej w czerwonych strojach Amiki. Paweł Janas powrócił na ławkę trenerską kilka dni temu i kroczy od sukcesu do sukcesu. Zwycięstwo na Widzewie, a teraz prowadzenie z Ruchem Chorzów. Tomasz Dawidowski i od 21 minuty gospodarze prowadzą. Długie wybicie Jakuba Wierzchowskiego. Bizacki strącił piłkę do Wosia. Woś! Kapitalne uderzenie i na posterunku Strużyński. Jan Woś do Ruchu trafił z Wodzisławia już prawie rok temu, ale z powodu kontuzji jesienią nie zagrał nawet minuty. Od początku obdarzony jednak zaufaniem kolegów. Wyznaczony nawet do strzelania rzutów karnych. 2 jedenastki już wykorzystał. Jeszcze jedna okazja gości nad bramką, Krzysztof Bizacki. Kontra drużyny Janasa. Dawidowski nie oddaje piłki. Dawidowski teraz do Króla. Po prawej stronie na pozycję wychodzi Andraszak. Dobre przyjęcie piłki. Andraszak z lewej nogi tuż na poprzeczką bramki Strużyńskiego. Bardzo ładna akcja gospodarzy. 4 minuty później goście, piłka do Dziki i Dzikija. Strużyński na raty, ale skutecznie. 41 minuta, Masternak do dobrze grającego Wosia. Woś, niezłe dośrodkowanie, walka w polu karnym. I pan Tomasz Mikulski przerywa grę, dyktując rzut wolny pośredni. Jego zdaniem Marek Bajor zagrał na kładkę. Sędzia ustawia jeszcze mur, daje sygnał do wykonania rzutu wolnego. Surma i Woś, Surma lekko tylko dotknął piłkę. Woś strzela jeszcze dobitka Gorawskiego. Olbrzymie zamieszanie. Zagotowało się na polu karnym Amiki Wronki. Dochodzi do rękoczynów. Nad całą sytuacją nie może zapanować Tomasz Mikulski. Uderzony nogą przez Gorawskiego Strużyński. Zobaczmy jeszcze raz. Na szczęście Strużyński mógł kontynuować mecz, powrócił do bramki. Za chwilę Paweł Janas uspokaja swoich zawodników po pierwszych 45 minutach. Jego drużyna prowadzi 1-0. Początek drugiej części dla
Gospodarzy sunie z piłką. Dawidowski, Dawidowski wychodzi. Wierzchowski w boczną siatkę. 53. minuta. Paluch. Paluch, dobre dogranie do Gorawskiego. Gorawski w pojedynku z Bosackim. Gorawski i bramka. 1-1. Gorawski, który wygrał te piłkarskie zapasy z Bosackim, jesienią zasłynął tym, że zaliczając 3 krótkie ligowe epizody, łącznie około 50 minut, zdołał strzelić 3 gole. Obecnie gracz wyjściowej jedenastki na koncie ma już 8 bramek, najwięcej ze swojej drużyny. O jego talencie najlepiej świadczy fakt, że walkę o miejsce w drużynie wygrał z Mariuszem Śrutwą. Znów ten piłkarz w akcji, ładne techniczne uderzenie zewnętrzną częścią stopy, ale obok bramki gospodarzy Jackiewicz. Ładne podanie Sokołowskiego, przewracany Dawidowski, żółta kartka dla Masternaka i okazja dla Amiki do zdobycia drugiego gola. Wierzchowski ustawia swoich zawodników, do piłki podbiega Dawidowski, piekielnie mocne uderzenie sparowane przez bramkarza Ruchu Chorzów. To 57. minuta, a to... niecodzienna sytuacja. Decyzje pana Mikulskiego były tak trudne do przewidzenia, że dochodziło do tak niecodziennych zajść. 83. minuta. Gorawski zwlekał z wybiciem piłki, przejął ją Bednarek. Zablokowane pierwsze dośrodkowanie. Teraz Gorawski pozwala na drugie. Bednarek, Sobociński i bramka. 83. minuta i 2-1 dla gospodarzy. Cieszy się Remigiusz Sobociński, może się cieszyć również Paweł Janas. W końcówce Ruch atakował już całym zespołem, a Amika próbowała kontrować. Wynik jednak nie uległ zmianie. Paweł Janas, choć prowadzi Amikę od kilku dni, zdobył już 6 punktów. Wielki powrót Pawła Janasa na ławkę trenerską? No, dużo zdrowia kosztuje i nie wiem, czy jak dalej takie chorony będą, czy to przeżyje. Dla równowagi było też trochę komedii z tymi dwiema piłkami. Zastanawialiśmy się na początku rundy wiosennej, kto zastąpi Wewronka.